Mikołaj, jesteście w playoffach w końcu. No tak, jesteśmy. No, to mogło być tak lepiej bez tego meczu w Sosnowca i ten nowy targ, ale jesteśmy już, to dobrze dla nas. Nikola, w ostatnich dwóch meczach było widać taką twoją sportową złość. No tak jest teraz, że musimy wszystko wygrać i to było tak... Nie, musiałem tak robić. Nikola, ty teraz przed wami najprawdopodobniej spotkać się albo z Jastrzębiem, albo z Unią. Ty prywatnie z kim byś wolał zagrać? Jak oglądam wszystkie mecze, to na pewno Jastrzębie, ale jeśli chcesz być mistrz w Polsce, to musisz wszystko wygrać. To teraz nie zależy jaką drużynę, bo tak się zdaje, że jak lubisz więcej jedną drużynę, to przegrasz potem. To dla mnie to obojętne. Nikola, co z tymi przewagami u was? Coś dzisiaj ewidentnie nie daliście rady z tymi przewagami. I to właśnie w ogóle problem jest, prawda? Nie, to nie możemy mieć się z problemem. To jak strzeliśmy najwięcej bramki w ligie na te przewagi, teraz nie idzie, bo w początku to było tak, cały czas była jedna bramka na jedną przewagę, a teraz inne drużyny wiedzą jak my gramy, to musimy zmienić tego troszeczkę, ale to wyjdzie. Mamy sytuację, strzelimy to wszystko, to tylko nie idzie, ale playoff na pewno pójdzie. Nikola, co chciałbyś powiedzieć kibicom, którzy was dzisiaj tak dopingowali? A kibice były bardzo, bardzo dobre dzisiaj i ja wiem, że w playoffa to będzie nawet lepiej. Ja czekam, bardzo czekam, żeby zobaczyć jak to będzie w playoffa, ale dzisiaj było bardzo dobre. Wy słyszycie ten tumult, do was to dociera? Tak. Jest, oni są z nami, jesteśmy 7 na lodzie. To są kibice, są z nami cały czas i to jest bardzo fajne tak grać.